can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Siemanko. Co tam u was? Co mam tu zrobić teraz? Rekrutować jakichś nowych osadników? Nie jestem zainteresowany. Co wy na to? Fabuła to jest, co mnie interesuje w tym momencie najbardziej. Więc dojdziemy sobie do punktu, który mamy zaznaczony na mapie. Domyślacie się zapewne, że ten punkt wcale nie był tak blisko. Jakieś, nie wiem, 15 minut drogi czy coś w tą deseń. Ale chyba dotarłem na miejsce tutaj. Aj, dobra. Achilles jest. Najważniejsze. Początek szkolenia. Dopiero co to ma być teraz? Ja chcę już ten mundurek swój. Kolejna scenka, fajnie. Then go away, boy! Do not speak the king's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things, mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before it... she... is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Dotrzyj do Achillesa. Dobra, ja to miejsce już znam mniej więcej. Jestem, o co teraz chodzi tutaj? Czy będę mógł statkiem pływać, czy co? Prawdopodobnie. A skoro znaleźliśmy kapitana, to wszystko na to wskazuje. Ciekawa rzecz swoją drogą. Trening asasyna polegający na bombardowaniu innych statków. No zobaczymy. Zapowiada się nieźle. A tymczasem zostało mi jeszcze tylko 60 kilka metrów do dotarcia do tego miejsca. No i bierzmy się za szkolenie. A może już dostanę swój armor? Jak myślicie? To jest chyba... Tak sobie myślę, to chyba nie jest ostateczna wersja wyglądu mojego, prawda? To chyba będę starszy. Bo na razie to jestem jakimś młodzieniaszkiem jeszcze. No ale zaraz się okaże, zobaczymy. Kici, kici! Gdzie jesteś, Achillesie? Ukrywasz się? Czy już nie żyjesz? A, żyjesz jeszcze. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed.
But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Aj, starczy, ja nie chcę być kupcem, tylko chcę być asasynem. O co tu teraz chodzi? Poczytajmy, zapasy. Ekran zapasów umożliwia dokonanie zakupów w osadzie. Godfrey i Terry mają obecnie na sprzedaż transport dębowego drewna. Coś sobie mogę tutaj klikać, przejeżdżać. Naciśnij A, aby kupić dębowe drewno. Dziczyzna, 3 w składzie. Oj, powiedziałbym tutaj niecenzuralne słowo, ale wstrzymam się. Wygląda to strasznie zamotanie. To będzie dobre określenie, które chciałem użyć. Ilość zakupu, 3. Dębowe drewno. Dobra, coś tam kupuję. Tak to jest wszystko czytelne, że ja pierdzielę. Dobra, mam 3 dębowe. Ten ekran pierwszy raz widzę na oczy, żeby nie było. Konwój lądowy, dostępny. Mogę sprzedawać różne rzeczy prawdopodobnie. Używając L wybierz menu handlu. Naciśnij A, żeby wejść do menu handlu. Szykuj, wysyłaj, zarządzaj swoimi konwojami. Co? Nie rozumiem takiego czegoś, takich dodatków do gry. Po co to ma być? To ani to, nie wiem, to symulator Simsów chcą tu wprowadzić, czy jak. Nie wiem, osobiście moje zdanie jest takie, że mi się to po prostu nie podoba. W ogóle nieużyteczna rzecz, niepotrzebna, w żaden sposób dla mnie nie urozmaica, ani nie wzbogaca rozrywki. Ja chcę robić misje, podsłuchiwać, mordować i to, co każdy asasyn robiłby na moim miejscu, a nie wysyłać konwoje. I co? Zrobię to raz i pewnie następny raz nie wiem kiedy. A może gadam bzdury, może będę używał tego częściej. Zobaczymy. W każdym razie na pierwszy rzut oka ani troszeczkę nie... Nie urozmaica mi to moje rozgrywki. Coś se tam porobiłem, wysłałem jakiś konwój, ponaciskałem A. I tyle. Nie będę się wgłębiał. Ważne, że misja ukończona jest. Pełna synchronizacja. To, co te gryski lubią najbardziej. I co teraz? 6 miesięcy później. My days a blur of study, training and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon. That to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. Poczytali sobie? To idziemy. But in time I mastered them as well. Piękny skok. Months. Months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Dobra, przerwę w tym momencie. Jak on mówi teraz o miesiącach, o latach, jak dostałem przed chwilą informację, że to jest 6 miesięcy później. What the fuck? 6 miesięcy później mówi o latach. Troszeczkę wybiega. Zaraz się okaże, że będę, nie wiem, mega dojrzały po 6 miesiącach. A tymczasem płyniemy sobie. Jestem coraz bliżej. Patrzcie, jak ładnie zrobili port mały. To ja rozumiem. Dobra, idziemy do naszego kapitana. Może nas przewiezie, albo cokolwiek. Gdzie on jest teraz, to jest pytanie. O, i przede wszystkim nie ma śniegu, fajnie. Wolę bez śniegu jednak. Umieść znacznik. Nadzorca portu. Czy chcesz szybko... Po co ja to nacisnąłem? Dobra, błąd w Matrixie. Przeniosłem się do tego samego miejsca. Ale tutaj jest nadzorca. Siema, cześć. O, teraz możemy sobie wybrać. Zbliżenie, ale nie mogę nigdzie płynąć. Boston. No chyba Boston tylko. Nauka, o, nauka o błędach. Znowu scenka. Feast your eyes, boy. No, not the left foot, never the left foot. Horrible look.
Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. All in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Wschodnie wybrzeże, 73 rok. Zapamiętajcie tą datę. Będzie się czego czepiać, jeżeli się okaże, że wcale się nic nie zmieniło. Który to był rok, w którym ja wypływałem? Nie było napisane, tylko że 6 miesięcy. Ale nie zmienił mi się wygląd na razie. No tak wygląda trochę Urs, czy nie? Chłopcze, to jeszcze nie jestem mężczyzną. No ale przede wszystkim nie mam jeszcze stroiku swojego. Przejmij stero, coś ciekawego się zaczyna. Wow. Takim masztowcem to jeszcze nigdy nie płynąłem. Listen and feel. She's idle. If you call for half sail, the men will hop to it and she'll pick up. Fajnie. Half sail. Żagle do połowy. Coś nacisnąłem. Mogę się zatrzymać? Do you feel it, lad? Ale kręcę. Fajnie. Akila. We'll find our guns and officers there. Dobra, jak na razie to jest proste, jak... Tak sobie czytam, żeby nie było, co mówi. Później nie będę wiedział, co robić. Naciśnij, aby przejść na pełne żagle. Ten zielony znacznik to jest co? Mój kurs, którego mam się trzymać? Ale nie mogę do końca, bo tam są jakieś kamloty. Się okaże, że za chwilę, że... Ugrzęźnę gdzieś tam na mieliźnie. Naciśnij B, obniż żagiel. Dobra. Czemu dałbym pewnie radę na pełnym? O, coś się zbliża z naprzeciwka. A bo to płynie w tą samą stronę co ja. Pół żagiel. Coś mi się wydaje, że to będzie długie wideo. A ten punkt, do którego... O! Take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Dodatkowy cel jest taki, żeby się nigdzie nie rozbić. A mogę ją chociaż trochę zarysować? ...1600 metrów jeszcze. Jezu, to kawał drogi będzie. Za chwilę. Chyba przyszybszy ten materiał, wiecie? Nic ciekawego się nie wydarzy za chwilę. Prawdopodobnie. A jeżeli tak, no to... ...będziecie mogli to i tak zobaczyć. Oj, to była długa podróż, mówię wam. Na szczęście już dopływamy do celu i udało mi się nie odnieść żadnych obrażeń, co najważniejsze. Przybij do nabrzeża. No, jak na razie to takie trochę wprowadzenie znowu. Pewnie za chwilę znowu będzie scenka. O, tak jak mówiłem. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No.
Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, whoa, whoa. Not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. O, jest, w końcu coś sensownego. Teraz będę strzelał. Chyba, mam nadzieję. Piękny zachód słońca. Klimat jak w Piratach z Karaibów. I mogę się ruszać. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń. To już było. Idę przyjąć stery. Wychodzi na to, że to jest mój statek jednak, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie tak. B. Oddawaj ster. Staruszku, pokażę ci, jak to się robi. Już mnie ktoś atakuje? Nie, jeszcze przecież nie zdążyłem się nauczyć tego. Who was he with? Templar. The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Młody junak. Co za nazwa? Full sail! Junak, to mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, z czym to mi się kojarzy? Z jakimś motorowerem czy coś? British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around. No ja mam w jakieś rozwalone cele trafiać. Call fire. Dobra. Naciskam. Muszę teraz zaznaczyć sobie. Nie, czerwone się pojawiły. Okej. Okay. RT. Trzymam. Ładują chłopaki. Na mój znak, panowie. Fire. Fire. Fajnie, to widowiskowe jest nawet. Haha, no, druga strona jeszcze została. A teraz jakiś drugi rodzaj broni jest. Zobaczymy, z czego będą strzelać. A to samo. A tam na dole mam jakieś dwa. Folgierze teraz, o właśnie. I trzeba w beczki trafić, żeby... to wybuchło. Come on! Zaraz. To było jeszcze lepsze. To się nigdy nie nudzi. Kapitanie mówi do mnie. No proszę, jaki status dostałem nowy. Getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Dawaj, w końcu niech coś się dzieje, no. Muszę zobaczyć na mapkę. Gdzie mam dotrzeć? Umieszczę sobie znaczniczek ładnie. O, możemy ruszać. O, 1800 metrów przeszło. No to co, jedziemy. Płyniemy właściwie. Teraz jestem na pełnym żaglu. I tak wydaje się bardzo wolno. Czekajcie, cele się pojawiły. Skutecznie brasuj. Co to znaczy? Nie zamknęło. Udało mi się? To był taki spontan. Znaczy nacisnąłem przypadkowo to.
Ale chyba wyszło. Oj, 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 oj. Ale my też chyba dostajemy. Kurczę, okrążają nas. Z folgierzy mam strzelać do nich. Fuck, dostaliśmy. Niedobrze, zawracamy. Zawracamy. Duże pole manewru, więc mogę sobie swobodnie jakoś... O. Teraz. Kurczę, tak blisko było. Tamten poprzedni cel się nie ruszał, to było łatwiej, dlatego... O, teraz są na linii ognia, fajnie. Yeah! Tak sobie można zniszczyć... Fuck. Czegoś nie zrobiłem, z folgierzy miałem strzelić. Tak sobie można niszczyć brytyjskie masztowce, fajnie. X, aby się schować, naciskam. Ale wymiana! O kurde! Akila jest zniszczona troszeczkę. Z folgierzy teraz, dobra. Ciężko jest to namierzyć, nie dam rady. Fuck. Dobra, muszę nawrócić, bo inaczej tego nie zrobię. Chyba tylko jeden statek został. Tak, na pewno, właściwie na mapie jest pokazane. O, tak się chowa. Tylko nie wiem, czy w dobrym momencie to zrobiłem. Ale idzie jakoś w miarę. Oj, zbliża się. Teraz folgierze, szybko. Kurczę, muszę go nacelować jakoś. Come on. Nie mogę podnieść do góry tego. Cóż za wymiana ognia. Fajnie, jakiś mały dreszczyk emocji. Co by było, gdybym zatopił go od razu? Nie byłoby czego oglądać, a tak? Nawinę troszeczkę na tą stronę. Czerwony to pewnie oznacza ich linię ognia. Czas z tym skończyć. Szybko. Zatopiłem go, ale nie tak jak chciałem. To nic. Za dużo szkód mi narobił, nie mogłem ryzykować niepowodzenia misji. Kontynuujcie, marynarze. Dobra, to jest final do czasu. O, całe szczęście, nie będę musiał płynąć całych kilku kilometrów do tego miejsca. Nauka na błędach, sekwencja piąta. Misja skończona. Fajnie. I got 'em, all of 'em. You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really. But he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Few weeks, and not even a goodbye before you left. Sorry. Well... What are you waiting for? Czyżbym w końcu dostał swój upragniony ekwipunek asasina? Na to wygląda. Jest, ekstra. A nadal jestem młodziniaszkiem, patrzcie. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. Właśnie, zrób jakąś ceremonię. Pasuj mnie na asasina. Really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Yes, w końcu jestem kozak. Wspomnienie zsynchronizowane. Sekwencja piąta zakończona. Jeszcze dzień Templariusza sobie odblokowałem. Zajebiście. Co teraz? Już jestem starszy, patrzcie. Już mam zupełnie inną twarz, wszystko. Tak nagle? Oh.
Desmond. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Testing, 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Just a heads up. There's no elevator access from here on out. Tym razem czeka mnie gra Desmondem. Fajnie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu właściwie. Dobra, idziemy na tą wieżę, co mamy do niej się udać. Mam nadzieję, że sobie wszystko poczytaliście ładnie. Trochę tego było. Właściwie więcej niż trochę. Dosyć długi ten przerywnik filmowy był. Kilka ich było właściwie. Jak dobrze mi idzie. Tu właściwie dużo nie trzeba się męczyć. Wszystko jest tak intuicyjne, że... O, oprócz takich rzeczy, czasem trzeba przykierować, przyznaję. A tak, to proszę. Bardzo sprawnie to idzie. Się wczuwa chłopak, nawet sobie kaptur założył. Pyk. Nie wiem, gdzie mam iść, szczerze mówię. Idę przed siebie. Tutaj, o. Wow! Seriously, Sean? Fuck you. Oj. Brzydkie słowo. Zresztą i tak łagodnie dosyć napisali to. Ale do rzeczy. Teraz którędy? Tutaj. Śliczne widoki. Powinni zrobić takiego Assassina w czasach teraźniejszych. Ale niestety to już jest ostatnia część, więc prawdopodobnie więcej ma ich nie być. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mają zamiar robić kolejnego Metal Gear Solid. Równie dobrze mogą zrobić Assassina 4. W końcu obiecali, że Metal Gear 4 to będzie ostatnia część i więcej ich nie będzie, a teraz... Potem wyszło pełno na handheldy i tak dalej. Takich kupiastych, które nie dało się grać, według mnie. Zawsze byłem fanem serii, ale po 4 właściwie te takie na PSP wersje, które by wychodziły, to taka, nie wiem, nędza według mnie. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. Fajnie, nie muszę się martwić ochroną, jakby to mi coś sprawia jakąś różnicę. Jak daleko jeszcze mam biec? Na szczęście to jest wcale nie takie ciężkie. Idę sobie przed siebie, skaczę gdzie się da i się okazuje, że chyba idę dobrze. O to właśnie chodzi. Tu 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 tu. Jestem coraz wyżej. I po co ja mam tam iść? Żeby skoczyć z tego wieżowca? Wow!
Wyobraźcie sobie teraz asasina w tych czasach, po takich budynkach, ale by było. Fajna rzecz. Tylko jak on by to robił? Musiałby mieć jakieś, nie wiem, skrzydła jak Batman. Z tego unoszą w powietrzu. Nie byłoby takiej małej odległości między budynkami jak w Bostonie teraz, czy tam na przykład w Jerozolimie. Poprzednio, czy gdziekolwiek. Jestem coraz bliżej celu, tak mi się wydaje. O, wyżej się już chyba nie da, idę. Tędy, tutaj jest wejście. Sprawnie mi to poszło. Jeszcze wyżej. O, man. Jest naprawdę wysoko. To już jest max. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Dobra. 3, 2, 1, skaczemy. Raz, dwa. Boom! Skok wiary. Szybko muszę teraz otworzyć coś. No nie. Spada chyba. Myślałem, że mi się zatnie. Ale by było, jakby spadł. Wow. A co było, gdybym dostał się gdzie indziej? Pewnie bym zginął. Albo w ogóle nie ma takiej możliwości. Chociaż sterować tym jako tako niby mogę. Exactly what I expected. But I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the count. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this, it doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key.